Ja generalnie kiedyś bardzo dużo ważyłem yy, ogólnie <laughs> smutny temat wyleciał Ale no, ale generalnie widzowie ja kiedyś bardzo duży byłem, w sensie ja teraz yy, ja teraz ważę 79 kg, yy, nie jest jakoś źle co, nie? Jakby jest ok, Jakby bywało mniej, ale bywało też więcej. No kiedyś ważyłem Pfu, 110 kilo ogólnie. Żeby wam porównać czekajcie, ja, ja pokażę wam ogólnie. Zmutujmy sobie muzyczkę w ogóle. Eee, ja wam pokażę widzowie coś. Eee, albo czekajcie, bo jeszcze jakieś syce wyskoczą na tym Instagramie i... Eee, dobra widzowie, generalnie to tak, no wiecie jakby. Moja postura, no co ja wam mogę pokazywać? No teraz no, wyglądam tak jak widzicie, no... No normalny chłopak, by można było powiedzieć, co nie? No, no jest, jest normalnie, no, t, t, t. no taka sylwetka jest po prostu, no taka zwyczajna, nie? W sensie taka zwyczajna sylwetka jest, że o, taki chłopak normalny na ulicy widzicie. Taki chłopak po prostu, no nie? Nie ma mięśni, nie ma też bebzona wielkiego. No jest jak jest, no taki tutaj, o proszę bardzo, co nie? Taki chłopak, taki zwyczajny można powiedzieć. Ale widzowie, ja przez większość życia byłem turbo gruby. I ja męczyłem się po, jak prze, prze, przebiegłem 10 sekund, jak przebiegłem truchcikiem, o jaki tutaj w ogóle byłem chudy, tutaj jest 69 kilo już ważyłem w ogóle, Czy jeszcze 10 mniej niż teraz, ja byłem wtedy turbo chudy. Jak raz z chudem, to jest koszulka w ogóle S, taka mała, strasznie, jak umieszczone ja miałem wtedy, widzicie jak ładnie tutaj weszło, ale widzowie, ja wcześniej byłem taki turbo wielki, przez to mi się problemy z sercem zrobiły ogólnie i no byłem taki. Tutaj może jeszcze tego nie widać jakoś. Ale no widać, że twarz była większa ogólnie niż jest teraz na przykład w tym momencie. Tutaj byłem jeszcze taki większy chłop nabity. Tutaj już zacząłem się odchudzać ogólnie. Tutaj się zaczynałem odchudzać, ale no dalej byłem nabity. Tutaj pierwszy dzień na siłowni w ogóle był. Nie, 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 nie. nie. Pierwszy dzień na siłowni był niżej. Dziś niżej był. A tutaj jaki wielki byłem na iem Widzicie widzowie? Jaki z wielki. Tutaj, jaki grubas, wielki. Patrzcie, jaki tutaj jest grubas. No, wyglądałem staro, strasznie. Strasznie staro wyglądałem. Eee, no, byłem duży chłopak. O, tutaj z rodzicami. Mój stary wyszedł tutaj jak dziwny pan ze stoku. <grym> Ale słodko. Super, mam rodziców. No, ogólnie, czekajcie, pokażę Wam dla porównania jeszcze. Tutaj. Eee, no, kurde, wielki chłop był, co nie? O, widzisz takiego chłopa, co robisz? Tu, opatrzcie, jaki. No, czad, ja teraz. Ja teraz na sobie mam bluzę wielką. KPL polecam, ale ta bluza jest. ona jest ogromna. To jest pieprzony namiot. To jest pieprzony namiot. Wiecie o co chodzi? To jest. to jest w ogóle giga. Ja mogę Tisa zdjąć, a ja się rozbiorę widzowie. No ale widzicie, no taki kurde, chłopak normalnie. O! Taki o. Tak proszę bardzo. Nie jest za chudo, nie jest za grubo. Ale tutaj... czad, to był problem. Ja naprawdę jak wychodziłem z domu, łapałem taką zadyszkę, ja nie mogłem nic zrobić. No czad, zobaczcie tą mordę ogólnie. Tutaj. 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 No giga chłop, co nie? Giga chłop byłem. Giga chłop byłem. Tutaj robiłem tak zdjęcia, żeby korzystniej wyglądać. Mimo że wyglądałem jak totalny debil.